Cześć, z tej strony Mikołaj Marcela. Na co dzień pracuję na Uniwersytecie Śląskim. Uczę na sztuce pisania. Jestem też pisarzem. Być może kojarzycie moją ostatnią książkę Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Ale zanim zająłem się edukacją, pisałem też kryminały, a dokładniej wege kryminały dla dzieci w każdym wieku. Bestseller i Zagadka znikających warzyw oraz Bestseller i tajemnica rodu kokosów. To literatura dziecięca, ale świetnie sprawdza się też w przypadku dorosłych, zarówno rodziców, jak i dziadków. A ponieważ teraz wszyscy siedzimy w domach w czasie kwarantanny, razem z Uniwersytetem Śląskim pomyśleliśmy, że umilimy Wam trochę ten czas i z okazji Międzynarodowego Dnia Literatury dla Dzieci przeczytam fragment pierwszej części Przygód o bestsellerze. Jeśli spodoba Wam się to, co słyszycie i będziecie ciekawi, co wydarzy się dalej, koniecznie sięgnijcie po obie części, zarówno bestsellera i Zagadkę znikających warzyw oraz bestsellera i tajemnicę rodu kokosów. Obie części znajdziecie w księgarniach internetowych. A ja zabieram się za czytanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Inwokacja. Jarzynowo. Ojczyzno ty moja najzdrowsza. Pełna witamin, kolorów, wody i słońca. Widzę i opisuję twój urok codziennie, sądząc, że właśnie tak obowiązek swój spełnię. Lecz daremne to starania i szkoda trudu. Nigdy nie oddam piękna warzywnego ludu. Jarzyn żywota poczciwego spokoju, który płynie od lat bez żadnego wyboju. Nie opisze też smaku mineralnych soli, z których wszyscy możemy korzystać do woli. I Ciebie, co jak ziemia obiecana nam jesteś, na której życie jarzynom płynie niespiesznie. Co jak matka przygarniasz do siebie warzywa, by każde fotosyntezy mogło zażywać. By to wszystko opisać, zabraknie mi strofek, stąd rozpocznę na razie od pierwszych wykopek. Adam Bakłażan, Pan Bakłażan, czyli pierwsze wykopki w Jarzynowie. Rozdział pierwszy. Co stało się z maliną pomidor? To pytanie od lat zaprzątało głowy mieszkańców Jarzynowa, małego, urokliwego miasteczka leżącego po drugiej stronie wielkiego lasu. Jak sama nazwa wskazuje, mieszkały w nim wyłącznie warzywa, które wiodły w Jarzynowie spokojne życie. Ci, którzy nie potrafią przez moment wysiedzieć w miejscu, mogliby uznać takie życie za wegetację, bo w Jarzynowie wszystko toczyło się według starego, ustalonego rytmu. Ale właśnie ten niezmienny rytm od zawsze sprawiał, że warzywa były szczęśliwe, a ich miasteczkiem nigdy nie wstrząsały dramatyczne wydarzenia. Poza jednym, do którego doszło kilkanaście lat temu. Zaginięcie maliny pomidor, której nigdy nie odnaleziono, początkowo było prawdziwym szokiem dla mieszkańców. Ale z czasem, jak to zwykle bywa, wszystko wróciło do normy i po wielu latach warzywa rzadko powracały myślami do tamtych dni. Nasza historia zaczyna się w momencie, kiedy w Jarzynowie dobiegał końca kolejny spokojny dzień. Bestseller, szeryf miasteczka, skończył właśnie codzienny obchód i zmierzał do domu Augusty Kapusty. Ulice Jarzynowa były puste, ponieważ niemal wszyscy mieszkańcy, tak jak on, zaproszeni zostali na wielką imprezę z okazji urodzin jednej z czterech córek Augusty, Melki Brukselki. Słońce chowało się za horyzontem, gdy bestseller przybył na miejsce. Przyjęcie trwało już w najlepsze. Przy wejściu powitała go Augusta Kapusta w towarzystwie solenizantki, przeuroczej i niezwykle rezolutnej jak na swój wiek Melki. Nie mogło także zabraknąć jej sióstr, najmłodszej Rachelki, starszej od niej Kornelki oraz najstarszej Anielki, która w tym roku miała zakończyć edukację w miejskiej szkole. Po wyściskaniu się z Brukselkami, bestseller rozpoczął żmudną, choć całkiem przyjemną robotę, jaką było witanie się z pozostałymi gośćmi. Najpierw z Elżbietą Cebulą, dyrektorką szkoły, i jej mężem, Januszem Ziemniakiem, burmistrzem Jarzynowa, sędziwym Gustawem Kalafiorem i jego wnukiem, Bartłomiejem Brekułem, miejscowym geniuszem i nauczycielem nauk wszelakich, Aloizem Kalarepką z żoną Adelą Rzepką-Kalarepką i ich dziećmi, z Karolą Fasolą z domu Szpara Główną, redaktorką naczelną Głosu Jarzynowa, gazety codziennej ukazującej się w miasteczku od niepamiętnych czasów, i z jej mężem Mung Fasolą, z Mariuszem Jakubem Bobem, fotografem Głosu Jarzynowa i autorem czytywanej przez wszystkie warzywa rubryki Pisze jak jest, z Wiktorem Porem i Natalią Pietruchą, zastępcami bestsellera w biurze szeryfa, z Ewką Marchewką i jej młodszą siostrą Dorotką Karotką i z wieloma innymi, na których wymienienie nie starczyłoby nam czasu. Byli też państwo Papryka wraz z rojem małych papryczek, choć na urodziny Melki nie przyszła ich najstarsza córka, Jessica Papryka. Zabrakło również kilkoro rówieśników Jessiki i Anielki. Najprawdopodobniej tylko dlatego liczni goście jakoś pomieścili się w ogrodzie przy domu Augusty Kapusty, gdzie toczyło się to gwarne przyjęcie. Jego finałem, jak zwykle, były snuty przy dogasającym ognisku opowieści Hilarego Czosnka. Hilary był krzepkim staruszkiem, którego pomarszczona, niemal biała cera kontrastowała z wieczną energią. Z racji wieku znał wiele niezwykłych historii i potrafił nimi nastraszyć młode warzywka jak nikt inny. Tak też miało być tego wieczora,
Kiedy gwiazdy jasno lśniły na kruczoczarnym niebie, na które mozolnie wspinało się okrągłe oblicze księżyca, Hilary snuł gawędę, który jeszcze nigdy nie opowiedział Brukselkom ani żadnym innym młodym warzywkom. Dawno, dawno temu, za 7 górami i za 7 lasami, po drugiej stronie wielkiego lasu, żyły sobie warzywa takie jak my. Niczego im nie brakowało, dlatego były szczęśliwe. Wszystkie mieszkały w Jarzynowie i nie ruszały się z niego na krok, bo i po co? Ale było jedno warzywo, które nie mogło usiedzieć na miejscu i podczas swoich pierwszych wycieczek zapuszczało się poza granice miasta. Każdego dnia oddalało się trochę dalej, choć według wielu było to niebezpieczne. Niespodziewanie zaprzestało wędrówek. Mieszkańcy próbowali dopytać dlaczego, ale ono nie odpowiadało. Później warzywa, które dawniej uśmiechały się i radośnie pozdrawiały wszystkich dookoła, popadły w marazm. Ich oblicza stały się bledsze i miały coraz mniej energii. Nikt jednak nie był w stanie powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. W końcu uznano to za nieunikniony proces związany ze zmianami w przyrodzie i czekano na poprawę kondycji mieszkańców. I wówczas zdarzyło się coś, co wstrząsnęło wszystkimi. Co się stało? Jęknęła niepewnie Rachelka, która zawsze bardzo emocjonalnie przeżywała opowieści Hilarego Czosnka. Jedno z warzyw zniknęło, zupełnie jakby wyparowało, powiedział Hilary donośnym głosem i natychmiast zrobił długą pauzę. Pomiędzy młodymi warzywkami, uważnie wsłuchującymi się w każde jego słowo, rozszedł się szmery sensacji. Czosnek odczekał chwilę, uśmiechając się pod sumiastym białym wąsem i kontynuował swoją historię, gdy emocje nieco opadły. Dopiero to wydarzenie zmobilizowało mieszkańców do działania. W akcji, podjętej na szeroką skalę, wzięli udział dosłownie wszyscy. Zaginionego wypatrywano od rana do wieczora przez 2 dni, ale bez skutku. W poszukiwania zaangażowało się też warzywo, które dzięki swoim pieszym wędrówkom poznało okolice poza miastem. W końcu 3 dnia, daleko poza granicami miasteczka, niemal po drugiej stronie wielkiego lasu, właśnie to warzywo zauważyło coś. Początkowo myślało, że to zaginione, ale to nie było on. Oj nie. Przyszedł czas na kolejną długą przerwę, jednak Rachelka, która miała już gęsią skórkę, nie wytrzymała i pisnęła: kto to był, pani Hilary? Hilary spojrzał jej głęboko w oczy i przemówił tubalnym głosem: wampi! Wszystkie warzywka zebrane wokół ogniska zapiszczały ze strachu i zatrzęsły się, a następnie rzuciły sobie w ramiona. Warzywko znało tego osobnika. Spotkało go podczas ostatniej pieszej wycieczki i to właśnie on je przestraszył na tyle, że zaprzestało kolejnych wędrówek. Kontynuował Czosnek, tym samym głosem podsycając jeszcze bardziej przerażenie w młodych słuchaczach. Tylko 2 małe warzywka zachowywały spokój. Melka, która patrzyła w skupieniu na Hilarego, oraz Kornelka, która kręciła z niedowierzaniem głową. Wampi? A co to? Jęknęła w końcu Rachelka, nie wiedząc, czy w ogóle powinna pytać o to, czym, a może kim był rzeczony stwór. Wampi to dziecko nocy, odrzekł Hilary tym samym teatralnym głosem. Zerwał się gwałtownie, a jego nienaturalny, wydłużony cień padł na białą ścianę domu Augusty Kapusty. Potwór, który wypija, a właściwie wysysa sok z małych i dużych warzyw. Co gorsza, robi to, gdy śpią, by zapewnić sobie nieśmiertelną i wieczną młodość. Stąd jego nazwa. Jeśli chcecie wiedzieć, co się wydarzyło później, sięgnijcie po książki. Dzięki, że mnie posłuchaliście. Do zobaczenia.